Po wielu latach przerwy Aeroklub Zagłębia Miedziowego otworzył obóz przelotowy. Zgłosiło się około 40 świeżo upieczonych pilotów z całej Polski. Będą szlifować swoje umiejętności właśnie na lubińskim niebie. Przez 2 tygodnie piloci szybowców z całej Polski będą trenować latanie pod okiem wytrawnych lotników. 2 tygodnie intensywnego latania przelotowego. Przyjechali do nas młodzi piloci, którzy uczą się dopiero fachu lotniczego. Będą latali po trasach, po wyznaczonych punktach. Zadaniem pilotów będzie dolecenie do określonych punktów w określonej kolejności i bezpieczny powrót do lotniska. Razem z nimi będą latali doświadczeni instruktorzy, piloci, uczestnicy Mistrzostw Świata, medaliści Mistrzostw Świata. Więc mamy nadzieję, że poziom imprezy będzie wysoki. A służy ona podniesieniu kwalifikacji pilotów szybowcowych przede wszystkim, zdobyciu uprawnień do odznak szybowcowych, do diamentów i ogólnie poświęcona jest treningowi przed różnymi zawodami, które będą się wkrótce odbywały w Polsce. Obóz przelotowy w lubińskim aeroklubie zorganizowano po wielu latach przerwy. Jest to pierwsza impreza po dłuższej przerwie. W Lubinie w ostatnim czasie nie organizowaliśmy żadnych dużych imprez sportowych. Jest to pierwsze takie zgrupowanie. Mam nadzieję, że pierwsze, a nie ostatnie. Przyjechali do nas piloci z całej Polski. Jak na razie są zadowoleni. Mamy nadzieję, że tak zostanie do końca. Zgłosiło się 40 uczestników. Na lotnisku znajduje się 30 szybowców i 3 samoloty holownicze. Obóz potrwa 2 tygodnie. Tradycyjnie już z okazji Dnia Dziecka młodzi lubinianie otrzymali kaski rowerowe. Do lubińskich uczniów trafiło ich blisko 600. Oprócz wręczania kasków przygotowano konkurs wiedzy o ruchu drogowym, a także znakowanie rowerów. Urząd Miejski w Lubinie od 6 lat rokrocznie finansuje czwartoklasistom kaski rowerowe. Chodzi o promowanie bezpieczeństwa, ale też zdrowego trybu życia i ruchu na świeżym powietrzu. Oczywiście, że jeżdżę w kasku, jak jeżdżę na rowerze. Nie, to dla młodzieży może to się rzeczywiście wydaje, że jest to jakaś siara, obciach, nie jeździć w kasku, najlepiej bez. Ale mimo wszystko będziemy propagować tą ideę, żeby jeździć właśnie w kasku. Nie? To już po raz 6 organizujemy tego typu akcje z okazji Dnia Dziecka, dając czwartoklasistom kaski. Także łącznie wydaliśmy już ponad 4000 tych kasków i myślę, że mimo wszystko to ta idea będzie zaszczepiona i młodzież będzie jeździć w kasku. Czy akcja przynosi spodziewane rezultaty? Oczywiście w kask. Co jeszcze? Dresy, rękawiczki. Ochraniacze na ręce i na nogi. A czy na co dzień rzeczywiście w taki sposób wychodząc na rower, na podwórko, rzeczywiście pilnujecie tego, tylko szczerze? Nie. Nie. A nie. Dlaczego? Nie wiem. Kto tak? Ja czasami. Mhm. A ja tak codziennie staram się. Ci, którzy nie przyjechali dziś po kask, otrzymają go w szkole. Dbając o bezpieczeństwo i o jakby kreowanie i postrzeganie tego, że to jest bardzo pozytywne, że to nie jest coś niedobrego jeżdżenie w kasku, a wręcz przeciwnie, że to jest właśnie dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego dobra. Także stąd ta inicjatywa ma to na celu, żeby tych naszych czwartoklasistów w tym uświadamiać. Do tej pory miasto kupiło uczniom 4000 kasków. Dziś dzieci przyjechały po ich odbiór na często drogich rowerach. Kto ma rower, musi się liczyć z możliwością jego kradzieży. Temu chce zapobiegać policja, która wspólnie z miastem organizuje co roku akcję znakowania rowerów. Znakowanie rowerów odbywa się w ten sposób, iż nadajemy numer za pomocą takiego specjalnego mazaka, który jest widoczny tylko w ultrafiolecie. Jednakże do oznakowania roweru potrzebny jest dowód zakupu, abyśmy wiedzieli, iż mamy do czynienia z prawowitym właścicielem tego roweru. Czwartoklasiści zmierzyli się również w konkursie wiedzy o ruchu drogowym.